13 lutego, wtorek z Ewangelii Świętego Marka. Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus rzekł im: uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem 5 chlebów dla 5000? Odpowiedzieli mu: 12. A kiedy połamałem 7 chlebów dla 4000, ile zebraliście koszów? Odpowiedzieli: 7. I rzekł im: jeszcze nie rozumiecie? Uczniowie Pana Jezusa żyli chwilą, tym momentem. Oni widzieli wcześniej znaki Pana Jezusa, widzieli cuda, widzieli to wszystko, co On dokonywał. Ale oni cały czas żyli swoim życiem, swoją codziennością. Oni tak czuli się bezpiecznie, bo mieli cały czas przy sobie Jezusa. Ale Jezus dzisiaj im mówi: macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie. Jakby chce ich zatrzymać z tego ich dążenia i zapatrzenia się w swoje życie i mówi: zobaczcie, ja byłem, jestem z wami, jakie rzeczy się dokonywały, jakie cuda. Wy bądźcie cały czas w relacji ze mną, bo przyjdzie moment, kiedy odejdę z tego świata, tak realnie, fizycznie, a zostanę z wami w tajemnicy Eucharystii. I wtedy musicie się kierować do mnie przed Najświętszy Sakrament, przed Chrystusa Eucharystycznego i być cały czas w tej relacji ze mną, żeby cuda dokonywały się w waszym życiu. Bo jeśli zaufacie tylko własnemu ja, jeśli zaufacie tylko własnym siłom, własnym możliwościom, to przegracie. I dlatego Jezus zachęca, mówi: tyle cudów uczyniłem, tyle znaków, a wy jeszcze nie widzicie. A wy cieszyliście się, tak, dziękowaliście za to wszystko, co się dokonywało. Byliście szczęśliwi, kiedy te znaki były dokonywane. Ale niech nie wasze oczy, wasze myśli nie uciekają. Niech nie zbliżają się do mnie tylko wtedy, kiedy dokonują się cuda. Ale będą zawsze przy mnie, ze mną. Żyć w tym życiu to żyć z Chrystusem, przy Chrystusie. A my często sobie tego Chrystusa zastępujemy czymś innym. Kimś innym, jakimiś rzeczami, może osobami, jakimiś przyjemnościami. Bo to dla nas jest dzisiaj ważniejsze. Nie. To nie może być dzisiaj dla nas ważne. Dzisiaj dla nas ma być ważny i na pierwszym miejscu Chrystus, który chce iść z nami przez to życie. Abyśmy zawsze wybierali Chrystusa, abyśmy zawsze kierowali się ku Niemu. Abyśmy zawsze widzieli, jak wiele znaków i cudów uczynił w naszym życiu. Abyśmy każdego dnia doświadczali Jego bliskości. Abyśmy każdego dnia odczuwali Jego błogosławieństwo i łaski. A będziemy wtedy ludźmi głębokiej wiary i ludźmi naprawdę szczęśliwymi. Bo nie ma większego szczęścia, jak być z Chrystusem, jak być przy Chrystusie. Osoby, które zmieniły swoje życie, które się gdzieś nawróciły w pewnym momencie swojego życia, one dziś odczuwają wielką miłość Pana Boga, Pana Jezusa do nich. Oni są tak szczęśliwi, tak radośni, że porzucili jakąś tam drogę swojego życia, a dzisiaj są przy Chrystusie. I życzę wam nie tego, żebyście pogubili się, ale żebyście tak właśnie każdego dnia odczuwali to, że Jezus was kocha, że jest z wami.
serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.